Mamy to szczęście, że pani Grażyna Rapsztyn ustanowiła rekord Polski, który jest 12:36. To był kiedyś rekord świata, no to jest wynik fenomenalny, więc to jest coś, do czego dążę. Jak widzę, że dwie Polki, które były szybsze ode mnie w historii, zrobiły to, to ja też mogę to zrobić, więc do tego dążę. To jest wynik, który chciałabym osiągnąć. Oczywiście też myślę o medalach, ale ten wynik naprawdę jest już porządnym wynikiem, więc myślę, że to jest do osiągnięcia. Nie boję się tego mówić, ja tutaj nie czuję presji mówiąc, że chciałabym go powiedzieć, bo ja chciałabym go powiedzieć, czy porobię w tym roku, czy w przyszłym, a może za parę lat dopiero, a może nigdy, dlatego nie wiemy. Ale do tego dążę, to jest taka motywacja dla mnie i po prostu... No chciałabym, żeby kiedyś to było przy moim nazwisku, na hali liczyłam to samo. Myślę, że gdyby nie ta kontuzja w sezonie halowym, to już myślałabym o tym w tym roku dużo pewniej, a jednak potrzebuję tych biegów, potrzebuję wrócenia do mojej formy, więc to nie jest oczywiste w tym roku, dlatego tutaj jest taki znak zapytania, kiedy, sama nie wiem, może sama siebie kiedyś zaskoczę. Stawka jest taka, jaka może być w finale Mistrzostw Świata. No nie ma lepszego biegu, myślę, że w tym roku nie było lepszego biegu na świecie, gdzie byłabym stawka po prostu, gdzie nie wiem, co się jutro wydarzy. I myślę o tym, chciałabym dobiec najwyższej pozycji, ale wynik, na pewno poprawienie season besta byłoby już satysfakcjonujące. Co prawda, no jednak ostatnie treningi pokazywały, że jestem w formie. No to jest start po tej, powiedzmy, półtora tygodniowej przerwie od zawodów, ale myślę, że to może być już start na poziomie 12:50-60. Co prawda, i to też będzie bardzo gorąco, więc mam nadzieję, że wcześniej nie... Na rozgrzewce się nie za bardzo zmęczę, bo przed chwilą robiłam rozruch i już było tragicznie, a trwało to 10 minut. Ale faktycznie no, tu są warunki, tu są kibice, atmosfera, no i ta stawka jest naprawdę światowa. I chciałabym tutaj trochę nastraszyć mistrzynię świata czy rekordzistki świata. Więc liczę na ten poprawny, dobry bieg i wtedy będzie szybko. Tutaj też się nie martwię.